Dzisiaj o podstawowych błędach. Można powiedzieć czeskich. Wiesz, jak po czesku jest zaczarowany flet? Zachlastana fifulka. No właśnie, ale nie o takich błędach tylko chodzi. To jest właśnie o błędach, ponieważ podobno to nie jest prawda, że tak jest. Okej. Okay. No to zaczynamy! Dzień dobry, tutaj Michał Szczepanek. I Piotr Piwowa. Codziennie z samego rana prezentujemy wam jedną wskazówkę na dany dzień. Na tak zwane szybkie espresso. Jak powiedzieć? A nasze perliste głosy, zaraz po łyku. Latte nie zawsze z bukłaka sprawiają, że ten dzień będzie lepszy od poprzedniego. Ja mówię, że będzie o komunikacji, więc postanowiłem być przeźroczysty. Będziemy show dzisiaj nagrywać o komunikacji potem. Ale dzisiaj o podstawowym błędzie atrybucji. Pierwszą część rozumiem, drugie nie. Podstawowy, rozumiesz? Jest dobrze, czyli fakt powszechny. A błąd? To błąd? Atrybucji. Tłumacz. Jest to w psychologii taka... Ja skupię się na tobie. Skłonność do przypisywania innym ludziom tłumaczenia ich zachowania poprzez ich cechy osobowości. Przykład. I to błędne. Wiem. Coś już kumasz? Tak. Jaki przykład? Że jak napompowany, to na pewno głupi. No tak. No albo, że jak ma okulary, to na pewno mądry. Dobrze, ale no tak bardziej praktycznie. Że jak słabo ubrany, to na pewno biedny. No, blisko. Tak stękam, no bo... Dobra, to wystękaj teraz definicję. Bardziej aktywny przykład. Jedziesz samochodem i przed tobą jedzie ktoś taki normalnie... Zawali droga. Tak. Jak to się mówi? Był taki kawał kiedyś, no. Zaraz mu opowiesz? Nie, już opowiadałem kiedyś. No to, co była narada taka. Aha. Kto nie oglądał, to musiał oglądać. Jedzie tak ostrożnie, a ty po prostu machasz ręką, to ty jedziesz, potapianie, jesteś jakiś upośledzony, co tam, oceniasz od razu. Upośledzony potapianie. Bo tłumaczysz jego zachowanie, wolną jazdę, przez cechy jego osobowości, a może tak być zupełnie inaczej. Prawdopodobnie na przykład wiezie tam na przykład jajka i musi jechać powoli, albo jedzie z dzieckiem i nie może się coś szarpać, bo dziecko na przykład ma raną nogę, jadą do szpitala. To moja Kasia ostatnio tak tłumaczyła. A oceniasz zupełnie błędnie. Jechaliśmy i tam jakiś samochodzik wolno przed nami wyjechał i ja mówię, kurde, na pewno baba. Juju. Aż to był błąd społeczność do potęgi. Społeczność Michała teraz zadrżała w posadach. Żartuję, dziewczyny. A moja żoneczka właśnie mówi, może ma zawał. Może właśnie, kurczę, dowiedziała się, że musi po dziecko jechać. Patrz, nawet mi telefon potwierdza złote myśli. Teraz już moje, dziękuję. No Kasia, właśnie. Pozdrawiam cię. Albo na przykład, jeżeli ktoś tak jedzie szybko jak wariat i ty idziesz sobie chodnikiem, nagle tak się przyjechał szybko i ty, no co za idiota, co on to robi w ogóle, nie? No. Jakiś niezrównoważony psychicznie. A okazuje się na przykład, że jedzie od dziecko do szpitala, rodzi. Albo żona rodzi. Tak. No nie? Tak. Oczywiście wiele jest przypadków, że ci idioci rzeczywiście jeżdżą. Są idiotami, nie? Ale jest też tak, że no, my ten podstawowy błąd atrybucji właśnie polega na tym, że przypisujemy błędnie cechy osobowości, tłumacząc zachowanie tego delikwenta jego wewnętrznymi cechami, a nie zewnętrznymi okolicznościami. I to jest właśnie ten błąd. Pięknie, żebyśmy byli tego świadomi. No bo co? No bo oceniamy niepotrzebnie, a ocena zawsze jest krzywdząca w jakiś sposób. In plus, in minus też. Dlaczego tak się dzieje? Jest to związane z pewną oszczędnością poznawczą. Tak. No bo nasz mózg nie lubi się męczyć. Tak, jeżeli myślimy, domyślać. Zużywa glukozę, no to jest jakiś tam strata, no nie? My musimy przeżyć, więc instynkt mówi nam, oceniaj szybko, żebyś wiedział, czy to jest dobre, czy złe, jakie są zagrożenia. Dokładnie. No ale już w dzisiejszych czasach no, powinniśmy nałożyć tą nakładkę, filtr tego mózgu racjonalnego, tą mądrość, nasze doświadczenie, nasze człowieczeństwo i miłosierdzie. Się przygotował nawet tak religijnie, popatrz. Żeby po prostu nie krzywdzić innych osób, no nie? Jest jeszcze taki przykład. W latach 1975 było takie doświadczenie, że Meyer i Butzkama zbadali to, że 90% nauczycieli matematyki oceniało postępy w nauce dzieci właśnie, czy im idzie, czy nie, oceniając ich. Okej, on jest głupi, ten jest mądry. A nie patrzyli, że na przykład ten ma trudności z nauką, bo w domu nie ma warunków, nie ma biurka. Tak, kamerki. No w tym czasach. Aha, w tym, no. Raczej, nie? Ale popatrz, że już nauczyciele też mają takie coś oceniające. Okej, on na pewno nic z niego nie będzie, no nie? Że łapiesz łatkę głupiego w pierwszej klasie podstawówki i się ciągnie do... No. Albo inny przykład, że ktoś zareaguje
nagle agresywnie do ciebie, tak odpyrsknie ci oparskie. To ci wpysk. Różnie bywa, tak. Nie? Ale nie znaczy to, że on zawsze się tak zachowuje, tylko na przykład ma teraz gorszy dzień. Dowiedział się na przykład, że umarł mu piesek. Jest smutny. Aha, i wtedy ma prawo pyrsknąć w pysk. No, może nie ma prawa, ale wie, że skąd się to bierze. I jest wtedy dla ciebie rola do miłosierdzia. Przebaczenia, kod miłosierdzia. Ksiądz Marek Dziewiecki. Ale umarł pies. No i on z tego psa właśnie jest smutny. A ty kot wtedy. Dobra. A kod miłosierdzia, kurczę, jakie zawiłości. Dobrze. Mądry. Dobrze. Także nigdy nie oceniajmy. Wychodźmy z tych meandrów. Starajmy się zrozumieć. Tak. Bądźmy cierpliwi, jeżeli ktoś jedzie powoli przed nami, bo może ma ku temu powód. I bądźmy pomocni. No może on jedzie powoli, bo mu zaraz koło odpadnie, a trzeba pomóc mu wymienić. Albo rzeczywiście to baba. Tylko zorientowała się, że ma męża idiotę. No i zwolniła. Taka dobrze, klamra. Ale nie znasz, będę cię oceniał. Kabaret hrabi? Tak, bo miejsce mężczyzny jest przy karach. Zdzirze. Jeden z lepszych kabaretów. Dlatego nie oceniajmy innych po tym, co wydaje nam się, kim są, ale popatrzmy na zewnętrzne czynniki, czy przypadkiem nie trzeba im w czymś pomóc. Dzwonek nie zadzwonił. Dajcie łapkę w górę, subskrybujcie ten kanał i do zobaczenia w następnym odcinku. Aha, teraz już kończymy. Cześć.